Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Do Pana Stworzyciela zwróć się ludzki duchu, bo to zapowiedź nowego dnia. A ludzki duch sam stoi na ziemskim padole i głuchy. Jest już zbyt otępiały duchowo, aby usłyszeć światła wołanie. Zamknął się w ciemnościach, zwrócony nosem w jej najgłębsze i najbardziej śmierdzące dno. I w takim stanie tkwi bardzo długo, sparaliżowany całkowicie tym wszystkim, co go otacza. Do tak zanurzonego ludzkiego ducha w ciemnościach jasnego czy dobrego już bez możliwości jest, aby się zbliżyło, bo samo się utopi w tej bezdennej, ciemnej dziczy. Tam ból, rozpacz, przerażenie, strach i demony, zła nękają ludzkiego ducha. Targają go wewnętrznie każdego dnia. Te ludzkie duchy podczas swojego pobytu w gęstej materii zbyt mało szukały poważnie światła Pana Stworzyciela. Gniły w swoim jadzie ziemskiego i tylko ziemskiego nadmiernego myślenia, porywając swoje bagienne otoczenie wszystko, co ich otacza. Podróżowały już tylko pod niebagiennym, które ściągnęły sobie nawet na tą wspaniałą ziemię, którą Pan Stworzyciel przeznaczył dla rozwoju wszystkich na niej przybywających. Teraz, dziś, w 2008 roku, kończą się definitywnie wycieczki ciemności po ziemi. Dla nich ta ziemska kraina nie. A ponieważ bez odpowiedzi radosnej i euforycznej na Boże zawołanie jesteście, to wasze chcenie w pełnym wymiarze się stanie. Zostaniecie odarci ze wszystkich swoich tylko ziemskich złudzeń. Płat po płacie, wy duchy, w cierpieniach będziecie oddawali wasze ciemne myśli, słowa i czyny. Aż duch oswobodzony od ciemnego tła powróci do duchowej krainy, skąd wyszedł, lecz już świadomy całkowicie nie. To jest już duchowy rozkład. Ja, Jezus Chrystus, przemierzając wielką materię, dotarłem na ziemię i wszystko zgodnie z Bożym nakazem rozświetlam. A ponieważ odrzucacie prawdę i miłość Pana, to i zgodnie z Bożym prawem jesteście tu zbędni. Zapomnieliście naturalnie, czyli zgodnie z Bożym prawem tu na ziemi zachowywać się. To wygonią was wszystkich Bożym ogniem, a i woda na oczyszczenie wszystkiego z góry już się leje obficie. Z nowych objawień bez korzystania w swoim ziemskim byciu jesteście. To się w Bożym prawie całkowicie rozliczycie. Bez przyjmowania z Bożego światła napomnienia jesteście. Próbujecie zwolnić się z przysięgi służby, którą składaliście przed przyjściem na ziemię. Ale teraz skutek zwrotny przyjmujecie na siebie. Bez możliwości uwolnienia się od niego jesteście. Będzie was targało duchowo. Fizycznie będziecie poniewierani po całej ziemi. Jeżeli do was Boże napomnienie zbyt mało dociera z waszej winy, to siłą wasze nadmierne myślenie zostanie starte z powierzchni ziemi. Pozostanie po tym mdłe wspomnienie, które szybko zaniknie. Po tym wszystkim zobaczę, czy ktoś duchowo jeszcze przeżyje, czy jasne myśli, słowa i czyny jeszcze zakwitną na tej ziemi. Zamek mocno stoi na ziemi. W nim ja i Pani Manuel, część Pana Stworzyciela Graal. Zobaczymy, komu Królestwo Tysiącletnie bram swoich uchyli. Do tej pory zbyt mało bramę znalazło i rozpoznało. Przecież wy potraficie służyć już tylko ciemnemu. Zegar ziemi czas swój odmierza. Dzwon Boży głośno rozbrzmiewa. A z tego wszystkiego ziemski duch już zero odbiera. Więc czas nacisnąć was jeszcze mocniej. No to nacisk zwiększony dotknie was już ostatecznie.